Witajcie kochani, tu Patrycja z tej strony. Wiem, że nie ma dobrego oświetlenia, a już jest dosyć późno, czyli tak po 19. I chciałam Wam przekazać taką krótką informację, co się dzieje. Wiadomo, teraz będziemy mieć nowego, czyli od dzisiaj nowego prezydenta w Stanach Zjednoczonych, ale chciałam Wam przekazać informacje, które wczoraj widziałam. I więc nie będę tu żadnych nazwisk wymawiać, ale na pewno będziecie wiedzieć, o co chodzi. Więc pierwszą taką wizję, bo miałam bardzo niespokojną noc i miałam takie wrażenie, żeby cisza przed burzą była. W każdym bądź razie to, co zobaczyłam, to ten stary prezydent, wiadomo, o kogo chodzi, jakby się spotkał z jakimiś, można powiedzieć, obcymi. To była rozmowa jeden na jeden i ta osoba, prawdopodobnie z Plejad, powiedziała, że on dostał bardzo krótki, takie okno czasowe dostał, czyli te 4 lata, żeby mógł coś zrobić. Widziałam, że między nimi jest taka wymiana, ale to żadne słowa nie padły, tylko ta osoba z Plejad pokazała mu wiele informacji w języku Plejad i dużo takich, można powiedzieć, znaków widziałam. Nie wiem, na czym polegała ta informacja, o co chodziło, ale tutaj ta osoba powiedziała, że jakby coś nadciąga. Nie wiem, czy to jest dobre, czy to jest złe, nie wiem. Też widziałam, że dwie osoby potajemnie się spotkały i to było wewnątrz budynku. Prawdopodobnie był to Biały Dom, ale też nie jestem przekonana. I była jakaś wymiana dokumentów. Jakich? Bardzo tajnych. Nie wiem, o co chodziło w tych dokumentach. W każdym bądź razie, no, oczekujemy pewnie dużo zmian. Mam jakieś takie dziwne wrażenie odnośnie jutra, czyli 22. Coś będzie. Także mam nadzieję, że jakieś informacje dostanę, to przekażę. Także to jest krótka informacja na dzisiaj. Także wszystkiego najlepszego i mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce. Pa, pa, pa.